Raz. Cześć, witajcie na kanale Gotowy na Jutro. Ja nazywam się Konrad, a dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, jak zawsze, czyli pomiędzy zielenią, mam dla was krótki materiał na temat książki, takiego małego podręcznika do bushcraftu dla wszystkich, którzy swojej przygody z zielonym, jakbykolwiek to nie zabrzmiało, jeszcze nie rozpoczęli. Moja książeczka, opla, mieści się w nerce Baribala. Od ponad tygodnia noszę ją ze sobą po okolicznych krzakach i w wolnej chwili czytam. A jest to Bushcraft Weekendowy dwójka. To jest książka Pawła Frankowskiego. Tutaj jeszcze występują podautorzy tacy jak Marian Wyżykowski, Bartłomiej Janik i Witold Reichert. Witka również pozdrawiam. Pozostałych panów wcześniej nie poznałem. Książka jest bardzo mała, natomiast zawiera stosunkowo bardzo obszerny materiał, jeśli chodzi o treść, ponieważ znajdziemy tutaj m.in. aspekty psychologiczne, aspekty familijne, bo to mamy rozdział o bushcrafcie z dziećmi, mamy rozdział o tym, jak się pakować, mamy rozdział o tym, jak je zostawiać po sobie śladów, jak budować schronienia, jak co tu możemy zjeść. Tak, mamy miejsca oczywiście na jakieś notatki, bardzo taką może szeroko opisaną pierwszą pomoc, jak na tak małą książkę. Tak wiele aspektów zostało poruszonych. Natomiast odnalazłem w tym trochę sensu, ponieważ wcześniej zanim zacząłem nagrywać ten film, próbowałem sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, dla kogo jest ta książka. Bo nie jest to książka dla osób, które są już profesjonalnymi amatorami, tak jak powiedzmy my, czyli jakieś doświadczenie z tym bushcraftem, outdoorem już posiadają, czy też właśnie wyrobione jakieś własne nawyki, techniki, sposoby na wykorzystywanie, na działanie w tym terenie. Jest to książka dla osób, które chciałyby tą przygodę rozpocząć. Jeżeli macie na przykład znajomego, który nie za bardzo czuje klimat wychodzenia do lasu, nie za bardzo wie albo ma zbyt wiele wątpliwości, bo może wasza mama bądź ojciec mają takie wątpliwości, wypuszczając was na takie wyprawy, to jest właśnie książka dla nich. Możecie im to przekazać, pokazać, o co chodzi, przeczytać sobie na spokojnie. Osoba, która ma powiedzmy wiedzę na poziomie podstawowym, również znajdzie tutaj wiele ciekawych aspektów, bo są tutaj również poza podstawowymi opisami różnych technik, są na przykład takie rzeczy, co spakować na biwak. Tutaj jest taka mała przebitka. Jest to instrukcja, wręcz z okienkami do checklist, jakby tutaj kogoś podpuściło pisać po książce, czego ja nienawidzę. Ja tego też nie rozumiem, znaczy rozumiem, po co są co jakiś czas miejsca na notatki. Natomiast dla mnie osobiście ciara przechodzi, jakbym miał popisać coś po książce, mimo iż egzemplarz z autografem otrzymałem i bardzo się z niego cieszę. Natomiast możemy nawet dla tak podstawowych użytkowników, odbiorców skorzystać z takich prostych checklist, które nam ułatwią zabieranie rzeczy, może podsuną nam po prostu rzeczy, na które byśmy nie wpadli idąc do lasu, bo to też, nie ukrywam, zdarza się na przykład takim profesjonalnym amatorom jak ja. Nie dalej jak kilka nocy temu, przygotowując się do nocki ze znajomym tutaj niedaleko, wpadłem na taki genialny pomysł, by po prostu zapomnieć zabrać jakiegokolwiek polara czy jakiejkolwiek warstwy grzewczej wierzchniej. Miałem tylko izolacyjną wiatrową i na szczęście miałem dobry ciepły śpiwór i tą nockę przespałem komfortowo. Natomiast pierwszy punkt, żeby było śmieszniej, do schronienia jest polar lub odzież, najlepiej z kapturem. Jest to święta prawda. Co do książki, myślę, że ceny tych egzemplarzy to są ceny śmieszne, ponieważ mówimy tutaj o cenie porównywalnej z średniej, naprawdę średnim obiadem bądź innym trunkiem w niewielkiej butelce. Dlatego myślę, że warto zainwestować dla kogoś, komu byśmy chcieli sprezentować fajny początek przygody z bushcraftem. O, i tyle. Niedługo prawdopodobnie również pochylimy się nad pandemią, ale przyznaję, że chwilowo z oczywiście książką pod tytułem Pandemia, również Pawła Frankowskiego, którą dostaliśmy w komplecie. Natomiast chwilowo jestem tak przesiąknięty już tym słowem, że nie chciałbym na chwilowo do niego wracać, dlatego chwilka odpoczynku, poczekamy na tak zwany nawrót i znowu będzie okazja. Bardzo, bardzo śmieszną rzeczą jest zakładka,
z instrukcją rozwieszania tarpa. Mam tutaj cztery metody, cztery proste schronienia, które już naprawdę dadzą nam wiele możliwości oraz algorytm postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Coś, co naprawdę każdy powinien pamiętać, a wiele osób w najgorszej sytuacji zapomina, więc praktyczna, mała, mieści się naprawdę wszędzie, bo i to kieszeń czy nerka. Polecam, zapraszam. Cześć.